Będę po kanałach szukał twojego ciała, głos twój namiętny. Jureczku, czyżby to o mnie było? Nie, poznałem w sobotę taką jedną, mówię ci, miła, mądra i do tego oczywiście piękna. To skoro tak chcesz jej poszukać w kanałach, to nie widzę żadnych przeszkód. No ale chodziło mi o kanały telewizyjne. Spokojnie, też pokażemy je w telewizji. No ale co ty, chcesz mnie przegonić pod ziemią? Właśnie o tym będzie program. O kanałach? Tak, zobaczysz miejsca, które są niedostępne dla mieszkańców miasta. Ja się boję ciemności, klaustrofobię mam i te szczury. Mówi się trudno. Ciekawe jak, czyli Jurek w poszukiwaniu odpowiedzi. Odcinek 19. Wpuścić w kanał. Co to jest? Jakaś katedra? No bo na kanał to nie wygląda. Kanały będą później, obiecuję. A to jest zbiornik, w którym przechowywana jest woda pitna dla północnej części Kielc. Bardzo rzadko można tu wejść, bo zwykle zbiornik wypełniony jest po brzegi. O tak? Wydaje mi się, że wygląda to bardzo podobnie. Nie wiem na pewno, ponieważ gdy w zbiorniku znajduje się woda, nikt nie może tam zaglądać. Nie wiem, woda musi być idealnie czysta, bo ją pijemy, ale ty, skąd oni ją biorą? Pokażę ci to na grafice. Woda pobierana jest ze źródeł, które oddalone są od Kielc o kilkanaście kilometrów, z Zagnańska. Stamtąd woda przepompowywana jest do trzech zbiorników, takich jak ten. Pozostałe dwa są teraz pełne i to właśnie z nich rurami woda trafia do mieszkań. A powiedz mi, dlaczego ten zbiornik jest pusty? Ponieważ co jakiś czas każdy ze zbiorników musi być czyszczony i teraz jest właśnie kolej na ten. A dlaczego służą te dziurki? Tędy wlewana jest woda, bo jak zapewne się domyślasz, w tym zbiorniku musi ona być w ciągłym ruchu, aby nadawała się do picia. Widziałem to w twoim akwarium, jak ci się filtr zapchał. Żeby kanał się nie zapchał, jak cię do niego wpuszcza. No proszę cię, przecież żartowałem. Ale ja nie żartuję, wchodź. No ale tam jest ciemno, brudno, zimno, jeszcze pewnie pełno szczurów. Masz przecież latarkę, nie przesadzaj. No dobra, myślisz, że nie pójdę? Ej, a którędy wyście weszli? Innym wejściem, nieco wygodniejszym. Dobra, wyłącz latarkę, mamy swoje światło. Oż ty. Nie denerwuj się. Przynajmniej zwiedziłeś niewielką część kanału, który przebiega pod osiedlem Wichrowe Wzgórze w Kielcach. Ze wszystkimi odnogami i trasą główną ma on długość około 5,5 km. Tędy właśnie poprowadzono rury z wodą, ciepłownicze, kable elektryczne do internetu i telefonu. A teraz chodźmy na spacer do kościoła oddalonego stąd mniej więcej o 2 km. Oczywiście kanałami. No, niektórzy może powinni iść na kolanach. Rozumiem, że się zgłaszasz na ochotnika. Nie. Nie wierzę, że się udało, ale było super. Widzę, że znalazłeś wreszcie przyjaciela. Tak. Taki samotny był, to go przygarnąłem. Tadeusz, przywitaj się z państwem. Dobra, wychodź, bo przed nami rury kanalizacyjne. To dopiero odczujesz. No nie mów, że tam będę musiał wchodzić. Chodź, chodź. O, jaki podobny do telewizyjnego wozu satelitarnego. Faktycznie jest podobny, ale służy do sprawdzania drożności rur kanalizacyjnych oraz ich stanu technicznego. Przy pomocy specjalnych łazików do rur wprowadzana jest kamera. Może ona dotrzeć do zakątków oddalonych od tego miejsca nawet o 300 metrów.
No wiem. I te rury są bardzo głęboko i są bardzo wąskie. No i na szczęście, bo jeszcze byś mi kazała tam wchodzić. I tak byś nie wszedł, bo to, co się znajduje w rurach, jest bardzo niebezpieczne dla człowieka. Przypominam, to są rury kanalizacyjne. Domyślasz się, co tamtędy przepływa. No. Zobacz, co udało nam się tam znaleźć. To lepsze niż filmy przyrodnicze. Wydaje się, że znalazła się rodzina Tadeusza. Przepraszam was bardzo, ale muszę już lecieć. Do zobaczenia. To ja też się pożegnam. Do usłyszenia państwu.